Ściana przy sali rajców w ratuszu stała się szczególnym miejscem w bolsajeckim magistracie. Upamiętnia ważne dla miasta okoliczności. Są tam tablice poświęcone bolsajeckim rzemieślnikom i kupcom oraz pierwszym powojennym nauczycielom. W 41. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego przez totalitarny reżim komunistyczny odsłonięto tam tablicę poświęconą działaczom Solidarności. Można by zadać sobie dwa pytania. Pierwsze, dlaczego tablica poświęcona ludziom Solidarności? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo im się to po prostu należy. Za ich odwagę, determinację, trud i stracone zdrowie podczas internowań i przesłuchań. Bo gdyby nie oni, nie byłoby tego, co dzisiaj mamy. Drugie pytanie dotyczyło tego, dlaczego tak późno doszło do umieszczenia tej tablicy. W odpowiedzi przypomniano istniejące już w Bolesławcu upamiętnienia Solidarności, jak ulica Sierpnia 80, plac Księdza Popiełuszki czy pomnik Solidarności. Tablica jest więc dopełnieniem tych upamiętnień, poświęconym ludziom Solidarności znanym i nieznanym. Pamiętajmy o tych ludziach, bo jest nas coraz mniej. Na Karpeckiej jest tablica, plansza właściwie, dopiero w trakcie jakby obróbki jest tablica upamiętniająca te osoby, które już niestety, ale odeszły na wieczną wachtę. Jest to też dla nich ta tablica. Pomysł tablicy zrodził się w środowisku bolsajeckiej Solidarności, która zwróciła się w tej sprawie do przewodniczącego Rady Miasta. Po konsultacjach z prezydentem i radnymi Rady Miasta zdecydowano o jej umieszczeniu właśnie w ratuszu. W imieniu prezydenta miasta Bolesławiec chciałabym serdecznie podziękować pomysłodawcom dzisiejszej uroczystości Radzie Miasta Bolesławiec z panem przewodniczącym Józefem Popłatkiem na czele. Z ich inicjatywy za chwilę nastąpi akt odsłonięcia tablicy upamiętniającej piękną kartę historii bolesławieckiej Solidarności. W patriotycznym zrywie Solidarności, który ogarnął całą Polskę, my, bolesławianie, mieliśmy swój chlubny udział. Prezydent Piotr Roman, jak i rajcy miejscy, zawsze podkreślają wyjątkową patriotyczną rolę związku w kształtowaniu postaw obywatelskich, zwłaszcza młodych bolesławian. Tę potrzebę kierowania do młodych ludzi przesłania ruchu Solidarności podkreślił kapelan bolesławieckiego środowiska jego działaczy ksiądz Józef Gołębiowski, który wskazał przy tym na to, że nadal wśród Polaków toczy się wojna o te wartości, które legły u podstaw Solidarności. Leży mi to bardzo na sercu, nie ukrywam tego takich zdarzeń w Bolesławcu, w parafii Chrystusa Króla zabroniono, żeby dzwoniły dzwony kościelne. Ja tam, tu i tam gdzieś zwracałem się, próbowałem, jakoś trudno to odkręcić. Ja głośno powiem, owszem, jeśli kogoś raziły te cztery dzwoniące dzwony, może za głośno, to niech dwa dzwony dzwonią, niech dzwoni ten jeden maleńki. Byliśmy w rozbiorze, ale dzwony w kościołach dzwoniły. Odsłonięcia tablicy dokonali Rucyna Borodacz i Zygmunt Maczkowiak, działacze bolesławieckiej Solidarności. Na tablicy widnieje napis: ludziom Solidarności, znanym i nieznanym, w dowód dumy i pamięci za odwagę i determinację w działalności na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, Rada Miasta Bolesławiec. Tablicę poświęcił ksiądz Józef Gołębiowski. Na zakończenie uroczystości złożono pod nią wiązankę kwiatów.